To ładnie. Walkę z rosnącymi aspiracjami diaspory żydowskiej w granicach cesarstwa rosyjskiego oraz poza jego granicami. Jest taka kwestia obowiązująca historyka, że to jest za to. I pokazuje się też tam jakieś pierwowzory, jakieś materiały, które nie wiem, wykorzystane do wyprodukowania, wypreparowania dokumentu SIO. No ja pytam, że nie do wiadomości tej wersji, ale muszę powiedzieć, że ktokolwiek spreparował tę książeczkę, obdarzony był bardzo rozległą erudycją i orientacją, w rzeczywistości politycznej, w wymiarze zewnętrznym, manifestującym się jawnie i w wymiarze zakulisowym. No niewątpliwie był to ktoś bardzo przenikliwy, ktoś bardzo bystry, ponieważ część zapisów, które możemy tam przeczytać, ma charakter takiej samozgodniającej się przepowiedni. Część z tych projektów tam opisanych, część z tych zakusów tam zadeklarowanych, no, możemy prześledzić ich, to ja na nich materializuję, to oni przyznają faktem, które w stuleciu, które nastąpiło, no co tak mamy opisane, no tak opisany pewien właśnie projekt inżynierii społecznej. No i teraz, ja się specjalnie nie ekscytuję, nie stawiam tutaj jakiegoś akcentu na autentyzm bądź też apokryficzny charakter protokołu konstytucyjnego, ponieważ jest dostateczna ilość faktów stanowiących mocne przesłanki do budowania nie tylko hipotez badawczych, ale stawiania takich diagnoz historycznych, które no cóż, sprowadzają się do tego, że jest taki historii nur, jest taki konflikt, w którym stroną nieprzydatne aktualne uporządkowe rzeczy, które były w tamtych czasach nazywane reakcją, której uosobieniem mieli być właśnie rosyjscy carowie na przykład, stroną nieprzyjazną dążącą do zdemontowania tego rzeczy na drodze rewolucji oraz właśnie przekształceń, także na poziomie mentalności. Patrz, jak on ciągnie ten temat. Pod stroną są elity diaspory żydowskiej, mające rozmaite ośrodki. Te ośrodki od tamtego czasu dopiero powiedział. I tak właśnie na przykład jeszcze przed końcem XIX wieku diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych bardzo wyraźnie zadeklarowała wojnę z Rosją carą. Została wypowiedziana wojna. To znaczy zostały takie poczynione deklaracje, no, z których jasno wynikało, że ludzie wyposażeni w poważne środki finansowe stawiają sobie za punktowo z destabilizowanie imperium carów rosyjskich. To się wyrażało inwestowaniem w ruchy rewolucyjne. A to ciekawe, to jest ciekawe. Z jednej strony to są dzieje duszy ludzkich, ale z drugiej strony to są inwestycje. Te inwestycje, których całe pasmo, cała linia prowadzi do tej najbardziej trafionej ostatecznej inwestycji, to znaczy inwestycji w Lenina Trockiego i towarzyszu i ten cały wagon, prawda, po statusie dyplomatycznym, który jedzie do Petersburga przez ogarniętą wojną w Europę w czasie roku 1917, na wiosnę roku 1917. To jest taki ten przysłowiowy, tak, umowny wagon, czy oni tam się mieści jednym, czy to był cały skład. Fakt jest taki, że sprawa, kwestia zdrowska nabrzmiewała właśnie w 8-19 roku. Co wiązało się z uzyskaniem przez elity żydowskie
znaczenia. I skoro to ma różne znaczenia, skoro mają możliwość, no to jest zupełnie zrozumiałe, że dążą do jakiegoś usankcjonowania tego stanu rzeczy, to znaczy uzyskania politycznych narzędzi egzekwowania swoich projektów i swoich oczekiwań, tęsknot, klonów polityków. I teraz to, te dążenia, te aspiracje przybierają formę trzech koncepcji rozwiązania sprawy żydowskiej u związku XIX wieku. Trzy koncepcje bardzo wyraźnie się wykrystalizowały. One się krystalizują przez całe dziesiątki lat i stulecia wcześniej, właśnie całe stulecie rewolucji przełomu XVIII-XIX wieku. No to między innymi właśnie sprawa żydowska jest, no i w tych wypadkach może można powiedzieć nawet głównym wątkiem tych przewodów rewolucyjnych. Politycznie stawiamy tę sprawę emancypacji Żydów, ale właśnie do myślenia do praw politycznych i za politycznymi możliwości przed tym obowiązku. A zatem mówię trzy szkoły. Pierwsza szkoła najbardziej popularna, nie istnieje, jest najbardziej popularyzowana pod szyldem syjonizmu. To znaczy, żyć w Europie Środkowej, gdzie jest najwięcej, na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, rozegranych przez trzech zawodów. Tu jest najwięcej. Tu jest najwięcej, ale tu właśnie nie mają oni możliwości egzekwowania swoich aspiracji politycznych. I w związku z tym pojawia się koncepcja syjonistyczna. To znaczy, tutaj nie jest nam tak, jakbyśmy chcieli. Wyjeżdżamy do Palestyny, reaktywujemy państwo żydowskie w Palestynie i tam będziemy u siebie i będziemy mogli nasze aspiracje realizować. I ta koncepcja syjonistyczna, chociaż jest kojarzona z pracą Teodora Herzla, która się ukazuje właśnie dopiero pod koniec XIX wieku, ale w istocie ta koncepcja zawsze była żywa. Zawsze Żydzi nie tylko symbolicznie pojmowali, że jak się będzie jeszcze raz 1968 roku, to może coś być źle. Jeszcze raz chyba tych Żydów muszą wypieprzyć z tej Polski, bo tak zobacz co on mówi. Niejaki Szmeur Zalman, Zgrodzieniszczyzny, który jest w dobrych kontraktach, jest w dobrym układzie z samym carem Aleksandrem I, ponieważ na usługi armii Aleksandra I oddaje siatkę wywiadowców, którzy nas po prostu swoim rodzinom w wojnie Napoleonem. My kojarzymy te wojny na Tadeusz po roku. Jankiel, który z kolei jest w siatce wywiadowczej wielkiej armii napoleońskiej. Natomiast tu jest jeden Jankiel, a z drugiej strony Szneur Zalman Rosjanom oferuje całą gamę usług, które są go realizowania, dlatego że jest on bardzo wpływowy. Tych Hoffmanów za dużo. Tak. Jakie ma z kolei oczekiwania względem cara rosyjskiego Szneur Zalman? A no właśnie oczekuje on i zdaje się, że takie nadzieje rozbudził cał Aleksander, że ten tempór wpłynie na inne mocarstwa i dopuści do wzmożenia się osadnictwa żydowskiego w Palestynie. Jest początek XIX wieku, jest początek. I teraz nie tylko wiemy, że były takie zamówienia Zalmana z całym Aleksandrem pomocne na obu stron kontakty, ale wiemy, że nawet z paroma setkami swoich wyznaczeń. Nareszcie katolicy się zorientują. O co tu chodzi? Po wojnach, po wielkiej wojnie, po roku 1812. Tak. A więc właśnie, kto myśli, że syjonizm to jest projekt Herzla i że to się zaczyna z końcem XIX wieku, ten abstrahuje od znacznie wcześniejszych faktów. A zatem tu nam niedobrze jedziemy do Palestyny, tam budujemy państwo. Szkoła syjonistyczna. Wyłania się druga szkoła. Z
stukają się w czoło, rozsądni Żydzi i mówią, nas tutaj są miliony, nie możemy wszyscy wyjechać gdzieś do jakiejś Palestyny, tam jest nieprzyjemny klimat, tam mieszkają jakieś inni ludzie, tam jest ziemia małożyzna, a tutaj jest raj na ziemi. Tutaj mieszkamy 1000 lat, gdzie my wyjechali? I to jest szkoła druga autonomistyczna. To znaczy Żydzi, którzy powiadają, nigdzie nie będziemy jechali, musimy się tutaj urządzić, musimy tutaj zatem wyegzekwować możliwość realizowania naszych aspiracji politycznych. I to jest szkoła, której istnienie jest spopularyzowane wśród interesujących się historią Polaków do każdego innego. Prawda? To jest ta szkoła. To są autonomiści żydowscy, którzy bardzo logicznie rozumując, mówią, jest absolutnym niepodobieństwem, żebyśmy rozwiązali nasz problem naszej egzystencji narodowej i utrzymania naszych tradycji przez masową emigrację gdzieś w jakieś egzotyczne strony, gdzie tam nie a tak Żydów. I po co? Autonomiści. I na to wszystko jest jeszcze trzecia. To są komuniści, którzy mówią, ani nie jedziemy do Palestyny, ani nie budujemy na tej mitropolonii, tylko znosimy wszystkie państwowości, robimy, inwestujemy w rewolucję światową i wtedy nasz problem zniknie. I z tego powodu część także diaspory żydowskiej z drugiej strony Globusa inwestuje w projekt bolszewicki. Ponieważ widzą oni w projekcie bolszewickim, to możesz tam wlać ten. Nie, to tam kubek jest, to możesz wlać. Bo jeżeli się gotuje, bo tam szumiała. Ja nie chcę. To są generalnie trzy szkoły. I teraz proszę Państwa, ledwie 100 lat temu te trzy szkoły miały swoich bardzo prominentnych reprezentantów. Był ruch żydowski, polityczny, na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, z których część stała się państwem polskim w roku 18-20. Był ten ruch reprezentowany przez bardzo szeroką gamę ugrupowań, bardzo szeroki wachlarz, ale one zasadniczo w ofercie nie miały jednego stroju. Albo komuna, albo syjonizm, emigracja do Palestyny i to byli tacy Piłsudczycy właśnie, żydowscy, Petarczycy, prawda? Chodzili na wzór drużyn strzeleckich i przygotowywali się do z kolei walki o państwo tam w Palestynie i byli autonomiści. Ci autonomiści z kolei w związku z tym całą tragedię roku 1939, która jest przecież zaledwie wstępem do tragedii narodu żydowskiego na tych ziemiach, oni w tej tragedii nie powiedzieli. Że prawosławni nie atakują, tylko Żydzi. Widzisz? Upadek państwa polskiego, ghettoizację, jako poprzez wykoślawioną, ale jednak ścieżkę prowadzącą do autonomizmu. Tak. I to jest ta warstwa kolejna, kolejne piętro komplikacji w tym materiale historycznym. Nawet przywódca syjonistów, Petarczyków, szef tej organizacji, jeszcze w czasie II wojny światowej, w takiej broszurze opublikowanej chyba w 1942 roku, w taki sposób na to patrzy, że mianowicie istnienie gett żydowskich w Polsce zachodzi w pewien fakt polityczny, którego konsekwencje być może będziemy mogli wyciągnąć po zakończeniu działań zbrojnych, prawda? No, więc to warto o tym wiedzieć, dlatego że Żydzi często sami podlegają takiej presji poprawności politycznej, która nakazuje traktować wszystkie te zdarzenia, także i koszmar cały właśnie drugiej wojny światowej, która się tu wydarzyła, traktować jako szereg zdarzeń w sensie irracjonalnych. Nie zrozumiałem, jak to się stało, że oni poszli do tego getta, prawda? I skąd się wzięli ludzie na
Ja, skąd się wzięła policja żydowska? No właśnie, problem polega na tym, że Chin nie wszędzie zaganiano. Nie wszędzie trzeba było zaganiać. Tak? Niektórzy potraktowali sprawę w ten sposób. No cóż, państwo polskie to jest upadła inwestycja, należy wycofać wszelkie kapitały oraz mieć się od tego z daleka, bo Polacy to są same problemy. I tu oto Niemcy, wprawdzie nie tacy nimi jak w latach pierwszej wojny światowej, już jacyś troszkę inni ci Niemcy, ale ciągle przecież to są Niemcy. Chodzi na projekt Judeopolo. Tak, potocznie właśnie nazywany, ale właśnie projekt autonomiczny żydowski. Przecież temu projektowi, można powiedzieć, patronowali Prusacy. Przecież on się pojawił w ramach koncepcji pruskiej gospodarki wielkiego obszaru. Ten projekt Mitteleuropy, czyli Europy Środkowej jako zaplecza, rezerwuaru siły roboczej, zaplecza rolniczego dla przemysłu wielkich Niemiec. Ten projekt właśnie jest projektem centralnym w myśli geopolitycznej pruskiej tamtej epoki. Następnie jest twórczo rozwinięty przez Hitlera ten projekt, ale jest tutaj pełna kontynuacja. I otóż Żydzi myślą bardzo racjonalnie, politycznie. Oni się w ten projekt wpisują, to znaczy proponują Prusakom, to my wam to urządzimy. To ja tutaj parafrazuję, oczywiście nie ma takiego dokumentu, w którym to ktoś by stwierdzał, ale taka jest logika tych zdarzeń. Ci Polacy, no to z nimi są kłopoty. Tu warto mieć dobrych kontrahentów, którzy zadbają o to, żeby właśnie ta gospodarka wielkiego obszaru, żeby mogła dobrze funkcjonować. I teraz w tych kontekstach wszystkich różnych i niemieckiej gospodarki wielkiego obszaru, która została reaktywowana, ta koncepcja, jakby to będzie miała podobną premierę, ta koncepcja w roku 1943. Bo do roku 1943 Hitler nie potrzebował specjalnie się konsultować ze swoimi sojusznikami. Natomiast w roku 1943 on potrzebuje jednak skonsolidować swój obóz. No, sam jeszcze nie rozumiem, że to już się nie da, ale wtedy to zostaje zaartykułowane przez Goebbelsa i Ribbentropa program nowej Europy. Nowej Europy. I to jest w istocie, to jest geneza Unii Europejskiej. Geneza nie w sensie ciągłości personalnej, bo tej ciągłości personalnej nie ma, ale to jest ten sam projekt. Tylko że tam, gdzie w manifeście... Tak, musimy w Goebbelsa wierzyć. Tam, gdzie w kontekście niepochlebnym pojawia się słowo Żydzi, w tym niemieckim programie w roku 1943, no to wystarczyłoby zmienić redakcję nieco tych zmian i to właściwie by się trudno odróżnić. Manifest Nowej Europy od różnych publikacji, które były drukowane na pierwszych stronach gazet właśnie w okresie tam akcesji do Unii Europejskiej. To jest tak, bez zrozumienia tych kontekstów my nie rozumiemy, czym jest dzisiaj Unia Europejska. Nie rozumiemy, czym jest dzisiaj, co może dzisiaj oznaczać wyartykułowane przez Henry Kissingera przekonanie, że za 10 lat państwo Izrael nie będzie istnieć. A Henry Kissinger powiedział, państwo Izrael nie będzie istnieć za 10 lat. I on to powiedział półtora roku temu, prawda? I to gazety odnotowały, to było dyskutowane, odnośnie dementowane, powiedział czy nie powiedział, no ja nie sądzę, żeby Henry Kissinger źle życzył państwu. Być może Henry Kissinger widzi te sprawy w szerszym planie. Otóż nam trudno jest być może zrozumieć, co to może oznaczać, jeżeli nie pamiętamy, że zaledwie jest to na temu, kwestia żydowska miała trzy perspektywy rozwiązania. Nie jedno, tylko aż trzy. Prawda? Teraz pytanie, czy projekt rewolucji światowej, której elementem był
narzędzie wpływ komunizmu. Czy ten projekt umarł? Czy on nie żyje? Nie, on jest jak najbardziej. Jest pełen witalności ten projekt rewolucji światowej. Tylko, że są przesuwane w ramach w obrocie etapu akcentu. Czy projekt sionistyczny jest martwy? Czy on już jest nie? No nie, wprawdzie patrzyli, że był przez 20 lat i nie będzie istniał, ale przecież on narabia, on jest tak. I w związku z tym nas to uspokuje, że trzeba być bardzo zdezorientowanym i równocześnie naiwnym, że zdezorientowany rozumiem brak właśnie informacji i brak zdolności asocjowania faktów historycznych, żeby się upierać, że akurat projekt autonomistyczny z całą pewnością jest jakąś kompletną fikcją i chociaż co na temu o nim mówiono, to dzisiaj na pewno nie tego poważnie nie tak. Prawda? Trzeba być bardzo ahistoryczny, trzeba być podejście, żeby taki kult plemienny, którego świętą księgą jest drobiazgowy zestaw zaleceń, nakazu oraz przystoi, które mają charakter formacyjny dla czytelnika, a więc zapisy o charakterze informacyjnym i o charakterze formacyjnym. Ta księga pod tytułem Talmud, ona zawiera takie stwierdzenia, które zalecają etykę sytuacyjną, nie etykę bezwzględną, to znaczy co złe, to złe, na zawsze, no no. Sytuacji, niezależnie od tego w odniesieniu do no, bo że ci te zabijali, wiesz, różne rzeczy robili. Negatywnie, dlaczego więc po to etyka nie sytuacyjna, natomiast etyka sytuacyjna zaleca różnicować. I otóż jest faktem stwierdzanym przez wiele prac, właśnie relatywnie, jak na wagę tej sprawy, to tych prac nie jest aż tyle, ile nie powinno. Tak? Tam zaleca na przykład rozstrzyganie pewnych dylematów moralnych, tak? Zaleca prawowiernemu wyznawcy, zawsze na korzyść współplemieńców. Zawsze na korzyść współplemieńców. Jest bardzo jasne stwierdzone, że na przykład naruszenie prawa obowiązującego w Dzień Święty, prawa, które obowiązuje prawowie, że naruszenie tego prawa jest możliwe w sytuacji, w której konkretny przykład trzeba przywołać, tak? Ratowanie tonącego. To jest zupełnie jasne, że można złamać prawo szabatu względem tonącego współpleśnica. Można i koniecznie naruszyć. Natomiast w odniesieniu do obcoplemicy, do kogoś, kto jest to należy do świata przyrody ożywionej, ale nie jest człowiekiem tej nacji w takim znaczeniu, w jakim dotyczy to ludzi naszego plemienia. Otóż ratować takiego obcoplemnika należy wtedy, gdyby miało nie ratowanie go zaszkodzić Żydom. O, widzisz? Takie ciekawe i się masz. No ale widzisz, przynajmniej coś do rzeczy. Żydzi wszystko mogą, widzisz. Zabić i ukraść, oszukać, handlują. Także wiesz, oni wszystko mogą. Bo ich rozgrzeszy ten cały Talmud. No. Także dzisiaj mamy ten 14.
Pani Janie, w ostatnich czasach jesteśmy świadkami bardzo dramatycznych wydarzeń w państwie ukraińskim. Jak Pan jako człowiek, który ma od niemal 20 lat sytuację w tamtym kraju, odbiera te wydarzenia? Nie no, przede wszystkim muszę powiedzieć tak. W pewnym momencie przestałem kupować bilet. Bo zetknąłem się z takimi różnymi. Dzisiaj ani jednego prawosławnego nie było. Różnych pseudoznawców z Ukrainy, którzy byli na Ukrainie 2-3 razy, a może byli parę godzin nawet, tak. A pozwolił na tą Ukrainę. Ja po prostu nie mogę tego czytać. Ja nie mogę czytać, bo w tej chwili zalewa nas od tygodni, czy od miesięcy nawet, to po prostu taka fala bzdur, właśnie produkowanej przez różnych pseudospecjalistów z Ukrainy, że no, jak nie obliczyłem, to w sumie spędziłem na Ukrainie tylko 3,5 roku. Te wszystkie moje wyjazdy podsumowali. No, znam na tyle kulturę, znam na tyle język, że potrafię się orientować w tym. Wszystko lepiej od bardzo wielu znawców, w cudzysłowie, z pierwszych stron gazet, czy z telewizji. I uważam, że tutaj należałoby przede wszystkim powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że ci ludzie mają pewne rzeczy dosyć, to jest normalne. To jest normalne, bo oni naprawdę zostali oszukani. Tak zwana pomarańczowa rewolucja. Obiecywano im złote góry. Tam im tu po drodze pokazywali mi ludzie drogę wyjazdowa do zamku. Gdzie setki wycieczek, prawda? Setki wycieczek, setki autokarów. A droga taka, że się płakać, chce pić na godzinę, podjeżdża się pod zamek od strony zachodniej. I ludziom podobno był prezydent Juszczenko, wtedy jeszcze obiecał, że im zrobić drogę dojazdową, że to minęło ileś tam lat, nie zrobiono nic. I tu ludzie mi nie chodzi po prostu, proszę bardzo, Juszczenko to był i obiecywał tutaj, że tu będziemy mieli drogę dojazdową. Nic nie zrobiono. Bardzo wiele takich przykładów jest, że obiecywano dużo, nie zrobiono nic i ludzie są naprawdę rozgoryczeni, ludzie są naprawdę wkurzeni, ludzie chcą żyć normalnie. Tutaj nie ma co się dziwić. Tutaj nie ma co się dziwić. Emocje sięgają zenitu. Ja byłem świadkiem w Kijowie wiele razy miasteczka namiotowe. Miasteczka namiotowe wokół budynków rządowych bardzo często spotykałem się miasteczka namiotowe ludzi zdesperowanych. Bo gdzieś jakaś oligarchia, jakaś grupa oligarchów wynajmuje sobie na przykład jakąś firmę ochroniarską, wyrzucają im z ich ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie widzieli na banerach fotografie publicznych, zmasakrowanych ludzi, którzy się bronili swojego mienia, swojego dobytku i tak dalej. Ludzie mają tego dosyć. Korupcja potworna, milicja po drogach, która gdzieś tam zaczepia na każdym kroku i szuka źródeł, żeby tylko gdzieś tam coś wziąć. No, sami Ukraińcy mówi, no skrót, Dzierżawna Automobilna Inspekcja, Państwowa Inspekcja Samochodowa, to Ukraińcy sami tłumaczą skrót dalej. Tak Ukraińcy sami tłumaczyli właśnie. I nawet taki dowcip zatrzymuje, milicja z zdaniu zatrzymuje polski autobus i mówi się, że ten ojciec trójkę dzieci. No, do tego dochodzi Ukraińcy, sami się z tego śmieją. Ale dzisiaj nie ma co się mówić. To jest plaga. Na każdym kroku ci biedni ludzie są oszukiwani i teraz rozwarstwienie potwory. Rozwarstwienie potwory. Każdy, kto gdzieś tam zakosztował jakieś władzy, od razu po nim widać. I ostatnie sprawa. Widać, jaki ma samochód, jak się ubiera i tak dalej. A reszta przerabia. I tutaj to jest tak jak Niemiecki mówił, nie? Co tu mamy? Dasz szlachty, prawda? Dla nich złota wolność, dla nich przywileja, reszta to bytło. Prawda? Bo w Niemiecie to Niemiecki mówił. I tak się Ukraińcy czują, tacy przeciętni ludzie, że znowu ich oszukano. Ile razy bym nie oddał, gdziekolwiek bym nie oddał, we Lwowie, w Kijowie, gdziekolwiek. Jak rozmawiamy o politykach polskich czy ukraińskich, to mamy jedną opinię. Ukrainie to o swoich politykach ostatnimi laty, o swoich politykach inaczej nie mówią, ci złodziei. A na wschodzie Bory, to znaczy złodziei. Inaczej o politykach nie mówią, albo jeszcze gorzej. Tak. Z tym, że tam mamy jeszcze nasilenie różnych patologii, które mamy w Polsce, bo o ile w Polsce tutaj niektórzy zajmowali będzie po 100, po 200 hektarów, to na po kilka tysięcy niektórzy się obłodzili. No. I to widać zresztą. No, ale oczywiście, że tak, mamy jeszcze takich oligarchów, których tutaj pokazują.
kamienicy wokół okolicy kamienica Podolskiego przecież ciągnie się na dziesiątki kilometrów najlepszy pas narodowy w Europie, do Wielkiej Doty, gdzie różni dyrektorzy są budowani po ukłosu, tak mi opowiadano na miejscu, zrobili wszystko, żeby i ziemi i w kołchozu i do szpitala, to pas narodowy, żeby się nie załapać na tą szpuchę. Tragedia. Poza tym, no mówię, że kiedy te wielkie kołchozy się rozpadły, są kłosy, gdzie były gigantyczne maszyny do obróbki tamtych pól, to co? Się okazało, że nie ma jak obrobić tego pola, bo nie ma konia. Jeżeli ludzie podzielili nawet pola na jakieś mniejsze tam gospodarstwo, takie indywidualne, to nie było tego czym obrobić, bo nie było traktora, nie było drony, nie było pługa, takiego obrobienia tylko małego pola, tylko wielkie maszyny, które na tym razie działy.